Witajcie serdecznie, dzisiaj chciałem wam pokazać na szybko, ponieważ zmieniłem, a właściwie planuję zmienić program do nagrywania czy do montowania filmów na program Kdenlive, którego już używałem w jakimś tam zakresie na Linuxie, natomiast na Windowsie zawsze miałem jeden poważny problem. Co bym nie zrobił, to pojawiały się trzaski przy montowaniu filmu. Zaraz zademonstruję. Słyszycie, jest to bardzo irytujące i nieprawidłowe zachowanie. Natomiast odkryłem rozwiązanie tego problemu. Ponieważ na systemie Microsoft Windows, nie wiadomo dlaczego, przy domyślnym ustawieniu właśnie mamy ten problem. Jak go rozwiązać? Mam program w wersji angielskiej, jest w wersji polskiej, ale w wersji polskiej jest czasami momentami gorzej przetłumaczony, dlatego ja zostawiam sobie wersję angielską, ale w każdym razie wchodzimy do tutaj do konfiguracji Kdenlive, czyli konfiguracji Kdenlive, do playbacku przestawiamy z automatycznego na Windows, na Direct Sound. Zatwierdzamy. OK. Tylko teraz, żeby te zmiany weszły w życie, potrzebujemy zrestartować projekt, może program. Potrzebujemy zamknąć i powtórnie otworzyć program. Nie będę tego zapisywał w tym projekcie, bo to nie to chodzi. Otwieramy Kdenlive jeszcze raz. Wchodzimy w nasz projekt. Ściszę dźwięk taki ostatnio, czyli i przejdziemy tutaj do początku, gdzie słyszeliśmy te dźwięki. I jak słychać, problem zniknął, a z tego co widziałem, to od lat był ten problem. Ale nikt tak naprawdę nie przedstawił jego rozwiązania. Także mam nadzieję, że komuś pomogłem. Zwłaszcza osobom, które korzystają z tego programu. Planuję teraz zrobić serię tutoriali na temat Kdenlive, więc zapraszam. Bardzo ciekawy i przyszłościowy programik. Chciałbym, żeby zyskał większą popularność, także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.